No i witajcie w niedzielkę. Jak słyszycie szum, to jest to wiatrak, bo nie idzie tu dziś wytrzymać. Ile mamy stopni w domu? 31 stopni na chacie, także wiatrak jest konieczny. Przyszłam do was przetestować jedną rzecz, a mianowicie właśnie ten krem ze SPF-em. W ogóle dzisiaj się, słuchajcie, tak wymoczyłam, godzinę chyba spędziłam pod prysznicem, lała się oczywiście lodowata woda i to była po prostu najprzyjemniejsza godzina z dzisiaj. No prawie. No, a tutaj jest ten SPF, który kupiłam wczoraj. On jest z kolorem. Myślę, że będzie dla mnie za ciemny. Ale dzisiaj nie wiem, czy będziemy gdzieś wychodzić, więc myślę, że jest to dobry moment, żeby to przetestować. Zobaczymy, czy ma to sens u Katarzyny. Oczywiście na buzi mam już, stonizowałam sobie buzię, jak ją umyłam. Nałożyłam krem, taki zwykły, nawilżający. O, to wcale nie jest taki ciemny, jak się wydawało w tym opakowanku. Zobaczcie, jak wygląda tu, a jak wygląda na moim policzku. Na moim policzku wydaje się jaśniejsze. Andrzej, jak mi się przygląda, musicie to zobaczyć. O, uciekł. Zastanawiam się, co to jest. To jest Andrzej krem SPF do twarzy, który jednocześnie ma kolor. Czyli taki podkład. No właśnie takie dwa w jednym, ma trochę ujednolicić. Jak ładnie pachnie. Ma to trochę... jest to, co kupowałaś wczoraj. Ma trochę ujednolicić buzię. No tak jak ja jestem zaróżowiona na maksa. Ja nie wiem, czy widać różnicę, jak teraz to rozsmarowałam. Widziałam, że niektórzy używają do tego najpierw paluszków, a potem gąbeczki. Także dajcie mi chwilę. Zaraz do was wrócę, ogarnę się przed lustrem takim... normalne, bo teraz kapię się cały czas w podgląd. I zaraz wam powiem, co o tym myślę. Czy to coś daje, czy absolutnie nic. Dobra, wklepywanie tego gąbką nie ma sensu, ale mam wrażenie, że to się nie polubiło z kremem, który ja mam na twarzy w tym momencie. Bo zaczęło mi się to mega smużyć. Trochę koloryt wyrównuje, ale niestety powiedziałabym, że dosyć mocno zoksydował. Zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Jak go wyciągnęłam z bakowania, wydawał się dużo jaśniejszy. No trochę za ciemny jest chyba dla mnie ten kolor. Strasznie dużo plam mam teraz na twarzy. Spróbuję go sobie jeszcze rozłożyć. I tak go pewnie zostawię, bo nie zamierzam dzisiaj wychodzić. Na czole udało mi się go całkiem sensownie rozłożyć. Tutaj przyznaję, mam problem, ale to może być też kwestia tego, że no właśnie, nie polubiło się to z kremem, a w ogóle teraz widzę naprawdę w kamerze, ile mi się tu plam porobiło. No nie wiem, będę musiała chyba wrócić na kanał do Pondy i zobaczyć, jak ona to aplikowała. No. Ale ogólnie daje znać, że jest taki wynalazek. Także może wam się sprawdzi lepiej. Warto spróbować, słuchajcie, 19 zł, nie majątek. A jak wam siądzie, to takie dwa w jednym, jak znalazł na lato. Bo no, malowanie się przy takich temperaturach to nie jest nic specjalnie przyjemnego. Dobra, lecę, kończę na ten moment i spróbuję ogarnąć, ale Boże, robi się jak pomarańcza na buzi. Chyba zaraz to zmyję. Ale idę z tym jeszcze chwilę powalczyć. Zakończyłam moją, powiedziałabym, nierówną walkę z tym SPF-em. Jak widzicie, przypudrowałam się w ogóle, dlatego jestem taka matowa. Wydaje mi się, że policzki, tutaj tą część twarzy w miarę ogarnęłam. No tutaj widać ewidentnie, że mam odcięcie między tym, jak wygląda moja buzia, jak wygląda szyja. Ale no szyja też jest zawsze jaśniejsza. Trochę tutaj do jakiejś katastrofy doszło. Ale no, dzisiaj siedzę w domu, więc mam takie trochę don't care. Z daleka tego aż tak nie widać. A faktycznie, no, buzia ma ten kolor trochę ujednolicony. Szkoda, że tak mi się to marzy. Muszę poczytać o tym, jak prawidłowo to aplikować, bo ten produkt naprawdę ma potencjał. Patrzę na siebie w podglądzie i to nie wygląda jakoś tragicznie. Andrzeju, czy na żywo wyglądam normalnie? Chyba tak. Chyba tak. Także no, bardzo fajna myśl, żeby właśnie SPF tak trochę też jak podkład działał. No szkoda, że tak mi się to
porobiło, ale ja nie mówię, że to jest wina tego produktu. Bardzo możliwe, że to jest moja wina. Także jeszcze go nie skreślam, jeszcze dam mu szansę, bo same rozwiązanie trochę mi się podoba. Co prawda kolor trochę oksyduje i wtedy dla mnie jest za ciemny, ale przeżyłabym to. Przyłknęłabym tą różnicę, jeżeli faktycznie by się to ładnie równo rozkładało, bo w dni takie jak dzisiaj, no czyli właśnie kiedy mamy w domu te 30 stopni, na zewnątrz jest jeszcze cieplej, no dla mnie malowanie się po prostu to jest udręka, w sensie ja się pomaluję i przez pierwsze pół godziny będę wyglądała fajnie, ale potem się tak świecę, tak się pocę, nie ma to po prostu dla mnie sensu, w sensie makijaż przy takich stopniach, przy takiej temperaturze, no trochę mija się z celem, więc jak jesteśmy na wakacjach, tak jak byliśmy w tym Dubaju, chcieliśmy sobie robić zdjęcia czy coś, to mnie jakoś mobilizowało do tego, żeby tą szpachlę mimo upału nakładać, a tak jak jesteśmy w domu, to wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby. Także tak, no. Takie pierwsze wrażenia z odczuć tego produktu. Zmykam, trzeba coś pomyśleć o obiedzie. Przychodzę do was z lekkim update'em tego, jak wyglądam. Jak widzicie, troszkę się świecę, ale nie, słuchajcie, tak najgorzej, biorąc pod uwagę fakt, że to jest krem z filtrem, tylko przypudrowany, to po tych paru godzinach myślę, że wyglądam naprawdę akceptowalnie. W ogóle nie czepiałabym się. I powiem wam, że kurde, dobrze się w tym czuję, no poza tymi szparami, które mi tu wyszły. Ale ogólnie jestem zadowolona i muszę się jakoś zaprzyjaźnić z aplikacją tego produktu. No. I tak chciałam wam jeszcze tylko powiedzieć, że dzisiaj pewnie już nic ciekawego się nie wydarzy. Także widzimy się za chwilę z drogi do Wrocławia.